Hej, witajcie w kolejnym odcinku Faceta w Kuchni. Dziś przygotujemy nietypową propozycję z kabanosów. Zaczynamy. Dziś przygotuję dla Was risotto z kabanoskami od Henryka Kani i pieczoną dynią. Zaczynamy. Zaczynamy od pokrojenia cebuli, więc to połówka małej cebuli. Mam oliwę, chwilę podsmażę cebulę. Ja wykorzystam w tym przepisie kabanoski orzechowe. Pięknie pachną orzechami, na pewno nadadzą fajnego smaku potrawie. Pokroję je drobno i dorzucę do cebulki. Okej. Całość się lekko podsmażam, dodaję ryż, teraz akurat carnaroli, a może to być dowolny ryż do risotto, arborio, wialone. Ryżu zużyłem około 100 gramów. Chwilę całość podprażam. Podlałem teraz bulionem drobiowo-warzywnym, który będę podlewał przynajmniej trzykrotnie ryż. Dobrze, teraz przygotujemy pieczoną dynię, którą część dodam do ryżu, a część będzie do dekoracji. I pokroję po prostu w kosteczkę. Dynię pokroję w grubszą kostkę. Wrzucę do pojemnika żaroodpornego. Wkleję oliwę. I delikatnie przyprawię solą i pieprzem. I dodałem troszkę tymianku świeżego. Teraz stawię to do piekarnika nagrzanego do 170 stopni na mniej więcej 25 minut. Zacznę od przygotowania pieczonej pietruszki. Ją trzeba ładnie oczyścić i pokroję na ćwiartki. Pietruszki wrzucam do nagrzanego piekarnika na około 25 minut. Drugi nietypowy przepis, który dla Was zaproponuję, będą to frytki z polenty z kabanoskami. Do tego będzie pieczona pietruszka z kurkami też pieczonymi, oliwka truflowa i płatki parmezanu. Do małego garnuszka wrzucę łyżkę masła i zaleję to przygotowanym wcześniej bulionem drobiowo-warzywnym. Na gotującą wodę będę stopniowo dodawał kaszkę kukurydzianą, to jest kaszka tak zwana polenta. Akurat to jest błyskawiczna, która nie wymaga długiego gotowania. I cały czas będę mieszał. Tą akurat przywiozłem sobie z mojej wyprawy do Włoch, ale spokojnie możecie polentę kupić w każdym markecie. Tu jest akurat z suszonymi grzybami. Wlewam około litra bulionu. Bulion się zagotował, zmniejszyłem teraz ogień na minimum. Teraz stopniowo będę dodawał polentę. Cały czas mieszając. Na litr płynu zużywamy całe opakowanie, to jest akurat 300 gram. Ja zużyję około 200. Gotuję to około 5 minut. Cały czas mieszając, żeby nie przywarło. Do kaszki kukurydzianej, którą mam w garnku, dodam kabanoska klasycznego, którego drobno pokroję, dodam go do kaszki. Cztery kabanosy, myślę, że to będzie ok. Dodaję teraz pokrojone kabanosy. Wyszło mi trochę za gęste, dodam troszkę jeszcze bulionu, żeby to miało stan taki półpłynny.
Dobra, wyłączam gaz i doprawię to. Coś doprawiam świeżym pieprzem, robimy soli, świeżo zdartym parmezanem. Formę akurat możecie użyć tam normalnej blaszki, więc smaruję masłem. Tak przygotowaną polentę wylewam do naczynka. Wrzucę na warstwę, centymetrową warstwę. I odstawiam do ostygnięcia. Dynia już się ładnie podpiekła. Dorzuciłem sobie na kilka minutek kurki i pomidorki koktajlowe. Dodaję łyżkę masełka, świeżo tarty, starty parmezan. Świeżo zmielony pieprz i odrobinę soli. Dynia się upiekła, więc dodam kawałki dyni. Żeby pieczona dynia dała fajny kolorek, fajne akcenty takie. A kabanosy orzechowe, świetny smak. Teraz troszkę dekoracji, ułożę na wierzchu troszkę pieczonej tej pieczonej dyni. Teraz do dekoracji zużyję kilka gałązek świeżego tymianku. I trochę czarnej soli. I oczywiście nie może zabraknąć świeżo tartego parmezanu. Troszeczkę na samą górę. Do pieczonej pietruszki dodam odrobinę masła. Dodałem w międzyczasie, też pokroiłem cząstki cukinii, które jeszcze wszystko wrzucę na chwilę do piekarnika. Dosłownie 10 minut, jak niech się podpiecze i będzie gotowe. Dobrze, polenta ładnie zastygła. Całość teraz wyjmuję na deskę. I pokroję to teraz w słupki. Okay. Tu przygotuję trochę nietypową formę podania. Jest to pergamin po prostu zmoczony, ułożony na misce. Na chwilę trafi do piekarnika. Będzie to miało fajny element taki dekoracyjny. Ja je doprawię solą i pieprzem. I tak, tu mam bułkę tartą. Teraz będę panierował po kolei w jajku i w bułce. W międzyczasie włączyłem tutaj patelnię, nalewam 0,5-centymetrową warstwę oleju i rozgrzewam ją dosyć mocno, na średnim ogniu. Tłuszcz jest nagrzany, uważajcie, bo może teraz trochę strzelać. Cały smażymy z jednej i z drugiej strony na złoty kolor. Frytki ładnie się zezłociły. Wkładam je teraz na papier, na ręcznik kuchenny, żeby się odsączyły troszkę z tłuszczu. W międzyczasie wrzucam kolejne. Pergamin włożyłem w słoiczek i teraz do środka tego będę wkładał frytki z polenty. Układam pieczone warzywa z masłem i tymiankiem. Tutaj usmażyłem na oliwie
po smażeniu frytek wrzuciłem listki szpinaku. Zrobiłem też taki a la chips. Całość teraz skropię oliwką truflową. I dodam świeże karty parmezanu. Jak widzicie, kawanosy to nie tylko przystawka, przegryzka. Można z tego zrobić fajne danie, którym możecie zaskoczyć swoich gości. Zachęcam do spróbowania. Dajcie kciuka w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.